Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 50. jubileuszową sesję Rady Miasta. Witam serdecznie Pana Prezydenta Miasta Janusza Kotowskiego i Pana Grzegorza Pochy, Wiceprezydenta Miasta. Witam dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli mediów. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Rady Seniorów, przewodniczących samorządów osiedlowych oraz naszych radnych miasta. Szczególnie serdecznie chciałem powitać panią Małgorzatę Patyńską, przedstawiciela firmy Res Republic i Eurokonsult, która będzie odpowiadała na ewentualne pytania dotyczące programu rewitalizacja. Witam panią bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności na 23 radnych obecnych jest 19, obrady są prawomocne. Proponuję na wybór sekretarza zgodnie z listą alfabetyczną dzisiejszego posiedzenia pana radnego Dariusza Maciaka. Czy pan radny wyraża zgodę? Wyrażam. Bardzo dziękuję. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za tym, aby pan radny Dariusz Maciak był sekretarzem dzisiejszych obrad? Proszę o podniesienie ręki. Siedemnaście za. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że sekretarzem obrad został wybrany pan radny Dariusz Maciak. Bardzo proszę o zajęcie miejsca sekretarza obrad. Otrzymaliście państwo porządek dzisiejszego posiedzenia. Są trzy punkty. Czy są jakieś pytania do tego porządku? Nie widzę, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do pierwszego punktu dzisiejszego posiedzenia. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji dla miasta Ostrołęki. Proszę o wystąpienie sprawozdawcy pana prezydenta Janusza Kotowskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, najpierw bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i wszystkim Państwu za obecność. Sesja nie była planowana, ale ze względu na istotne sprawy poprosiliśmy o to zebranie. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za zwołanie sesji i raz jeszcze wszystkim państwu za obecność. Punkt czwarty, proszę państwa, bardzo kompleksowy dokument. Mam szczerą nadzieję, że wystarczyło czasu, że mogliście państwo zapoznać się z zapisami. Myślę, że nie tylko sprawy rewitalizacji, ale w ogóle podsumowanie dość istotnych spraw naszego miasta w tym dokumencie się znajduje. Zachęcam do przeanalizowania w wolnej chwili jeszcze bardziej szczegółowo. A o wprowadzenie poproszę panią dyrektor Katarzynę Dobkowską-Wiśniewską i przywitano już przez pana przewodniczącego przedstawicielkę firmy specjalistycznej, która przygotowywała dokument. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani dyrektor. To proszę bardzo pani Małgorzata Patyńska. Witam państwa bardzo serdecznie. To nasze spotkanie dzisiaj wynika z tego, że po raz kolejny dostaliśmy tutaj zalecenia od Urzędu Marszałkowskiego odnośnie tego, co powinniśmy w programie rewitalizacji jeszcze dopracować i zmienić. W związku z tym dostosowaliśmy się do tych zaleceń. W wyniku tych zmian nasz obszar rewitalizacji nie uległ znacząco zmianie. Wypadło tylko osiedle Pomian, dla którego i tak nie mieliśmy w poprzedniej wersji programu zaplanowanych żadnych działań rewitalizacyjnych. To jest też również jeden z powodów, dla którego właśnie ten obszar rewitalizacji został zawężony. Zostały dodane również nowe projekty związane również z tymi uwagami, czyli nowe projekty dotyczące na przykład osiedla Sienkiewicza, gdzie brakowało działań w sferze społecznej, a także zostały uzupełnione zadania, projekty uzupełniające od działania zgłoszone przez spółdzielnię mieszkaniową. Ma to związek z tym, że w ramach tego programu rewitalizacji, w ramach środków, które są przewidziane na
rewitalizacje w ramach RPO mogą startować również inne podmioty, dlatego też nie zamykając tutaj furtki innym podmiotom, zostały uzupełnione te projekty uzupełniające. Nie mogły one się znaleźć w projektach podstawowych, gdyż zgodnie z uwagami, zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego, tutaj musimy mieć stricte w tych projektach podstawowych odpowiedź na zidentyfikowane problemy, szczególnie te problemy w sferze społecznej. Dlatego też zdecydowana większość tych projektów podstawowych dotyczy właśnie sfery społecznej i odpowiada na zidentyfikowane problemy, które mają odzwierciedlenie w przedstawionych wskaźnikach. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeśli Państwo macie pytania, do głosu zgłasza się Pan Radny Maciej Kleczkowski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, tutaj w uzasadnieniu jest taka wzmianka, że Pani zresztą też wspominała o projektach o charakterze społecznym. Czy jest taka, cytuję, kolejnym efektem uwag przedstawionych przez ekspertów jest dodanie nowych projektów o charakterze społecznym. Czy możemy usłyszeć, o jakie konkretnie projekty chodzi w tej uchwale? Dziękuję bardzo. Ten projekt, który został dodany, jest to projekt, który ma być głównie realizowany na osiedlu Sienkiewicza. Jest to projekt związany z organizacjami pozarządowymi, które będą mogły realizować tam działania związane na przykład z pracą streetworkingową, czyli głównie z młodzieżą. Ma to być taka praca właśnie, można powiedzieć, w lokalnym środowisku dla młodzieży. Został również uzupełniający, jest to projekt dotyczący takich mini grantów dla organizacji pozarządowych, które realizowałyby zadania miasta, ale właśnie poprzez to, że to są wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, to tutaj to one by realizowały poszczególne działania, na przykład związane z wykluczeniem społecznym, z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i tego typu projekty. To są główne zmiany tak naprawdę. Proszę bardzo. Czyli jeżeli chodzi o osiedla, to tylko dotyczy osiedla Sienkiewicza, tak? To znaczy ten projekt, tutaj mieliśmy taką uwagę, że jeżeli chodzi o osiedle Sienkiewicza, wcześniej mieliśmy tylko projekty uzupełniające związane z infrastrukturą. Głównie dlatego też tutaj dodaliśmy ten projekt. To nie znaczy, że tylko osoby z tego osiedla będą mogły z tego skorzystać, ale jakby to tutaj zostało wyróżnione, żeby odpowiedzieć na tą zgłoszoną uwagę. Bardzo proszę, kto chciałby jeszcze zabrać głos, zadać pytania? Bardzo proszę, pan radny Łukasz Kulik. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja mam pytanie, bo to już jest kolejny raz, kiedy przystępujemy do powiedzmy zmiany jakiegoś tego planu rewitalizacji. Ja bym chciał zapytać, czy tym razem wiązało się to z poniesieniem przez miasto jakichś kosztów i ewentualnie jakiej to kwota wielkości była te koszty? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi, my to robimy ciągle w ramach tej jednej umowy. To jest nasze jakby zobowiązanie, że musimy poprawić program do momentu, kiedy on znajdzie się w wykazie zaakceptowanych programów przez Urząd Marszałkowski. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Tak, pan radny Łukasz Kulik. Mam pytanie, panie przewodniczący, ponieważ no zdarza się, że czasem przeglądam biuletyn informacji publicznej. Tam była taka informacja o prowadzeniu postępowania bodajże w maju dotyczącego rewitalizacji miasta. Czy w związku z tym, nie wiem, czy pan prezydent, czy pan przewodniczący może wyjaśnić, czego dotyczyło akurat tamten zapis i czy tamte postępowanie? Bardzo proszę, może pani. To znaczy, ja nie za bardzo rozumiem, jeżeli o jakie postępowanie chodzi, szczerze powiedziawszy. Czy to było konsultacje, czy? Panie radny, bardzo proszę jeszcze raz sformułować swoje pytanie. Przeformułuję, bo w międzyczasie pan sekretarz odpowiedział, że dotyczyło ono konsultacji programu, więc ja bym chciał zapytać o tę konsultację. Czy to postępowanie, czy ja dobrze rozumiem, że to postępowanie dotyczące konsultacji wiązało się z jakimiś kosztami, czy w związku z tym możemy poznać ewentualnie, czy tutaj były jakieś koszty dodatkowe poniesione przez nas? Rozumiem, że pan sekretarz miasta bardzo szybko odpowiedział, ale bardzo proszę, panie sekretarzu. Jeżeli chodzi o uchwalenie programu rewitalizacji, elementem tego programu są także konsultacje publiczne, które oczywiście nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami, ponieważ przeprowadzane są w Urzędzie Miasta na zaproszenie Urzędu Miasta, firmy. Jest to po prostu element programu. Dziękuję. A ogłaszamy go publicznie, dlatego że tak jest obowiązek wynikający z założeń programowych.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo za wyjaśnienia. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji dla miasta Ostrołęki? Proszę o podniesienie ręki. Osiemnaście za. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami 18 za, przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Bardzo dziękuję pani Małgorzacie Patyńskiej za te wyjaśnienia. Bardzo dziękuję za przybycie. Jeśli pani chce zostać z nami i uczestniczyć w naszej sesji, to bardzo proszę. Jeśli nie, to życzymy pani miłego, udanego dnia. Wszystkiego najlepszego. Przechodzimy do następnego punktu naszego posiedzenia. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Ostrołęką, gminą Olszewo-Borki i gminą Lelis na wspólnej realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Bardzo proszę o wystąpienie sprawozdawcy pana prezydenta miasta Janusza Kotowskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, realizujemy, przygotowujemy istotne projekty w ramach programu wymienionego tutaj w uzasadnieniu. Wszystkie wskazania, działania, numery są przypomniane. Mamy, drodzy państwo, czasem taką oto sytuację, że trzeba dokonać zmian czy korekt, zawsze w zgodzie z partnerami, a przypomnę, szanowni państwo, że ta umowa partnerska między miastem Ostrołęką, a w tym wypadku gminą Olszewo-Borki oraz gminą Lelis, te umowy partnerskie służą, że tak powiem, zwiększaniu szansy na uzyskanie dofinansowania, bo współpraca jest dodatkowo punktowana. To jako króciutkie wprowadzenie. W sprawach szczegółowych będę prosił panią dyrektor Katarzynę Dobkowską-Wiśniewską, za zgodą pana przewodniczącego oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie i do głosu zgłasza się pan radny Kleczkowski. Bardzo proszę. Szanowni państwo, panie prezydencie, mam pytanie o ostatnie zdanie w uzasadnieniu. Tu jest napisane fragment tego zdania. Udział partnerów w realizacji projektu będzie polegał między innymi na podejmowaniu działań promocyjnych dotyczących projektu oraz innych czynności wymaganych przy realizacji projektu. Czy można poznać, o jakie działania promocyjne chodzi i jakie inne czynności? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent. Pytanie, proszę państwa, dość szerokie. My w swoich porozumieniach nie mamy wymienionych 10, 20 iluś przykładów działań promocyjnych. Mamy za to porozumienie, w ramach którego mówimy, informujemy o projekcie, o jego zawartości. I ta współpraca oczywiście w pewnych ramach jest określona, natomiast ja poproszę panią dyrektor może jakieś przykłady takich działań promocyjnych, chociaż podkreślam, one w jakiś katalog ścisły nie są wpisane, ale rzecz jasna obszar promocyjny jest tutaj istotny. Dziękuję. Bardzo proszę pani dyrektor. Szanowni państwo, jeśli chodzi o te inne działania związane z promocją projektu, polegają one na tym, że nasi partnerzy są zobowiązani wypełnić wymagania określone w konkursie. I tak będą one polegały na tym, że należy wspierać lidera w zakresie promocji projektu, należy umieścić logotyp RPO, należy wykorzystać materiały informacyjne i wzory dokumentów przekazanych przez lidera i należy przestrzegać obowiązków dotyczących informacji i promocji wymaganych przy realizacji projektu. Czyli to wszystko, o czym jest mowa w regulaminie, musi być przez naszych partnerów zrealizowane. Ponieważ tych zadań troszkę jest, więc nie wymienialiśmy ich enumeratywnie, ponieważ każdy z naszych partnerów dostał regulamin, jest świadom swoich obowiązków związanych z realizacją tego zadania. Natomiast głównym takim twardym wkładem jest udostępnienie nieruchomości, a te wszystkie działania promocyjne będą podejmowane już po zrealizowaniu projektu.
Należy na przykład umieścić tablicę informacyjną, tak? Należy umieścić u siebie w gminie taką informację, że jest realizowany projekt, taki i taki numer o takiej i takiej nazwie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Bardzo proszę, pan radny Łukasz Kulik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam pytanie. Nie wiem, czy na tym etapie już jest to, ta decyzja została podjęta. Natomiast mam pytanie o te udostępnienie nieruchomości pod wiaty przystankowe. Chciałem zapytać, czy w grę wchodzą tylko istniejące jakieś tam przystanki, takie, które powiedzmy już są, czy może jakieś dodatkowe, czy jakieś dodatkowe nowe miejsca postoju, czy to jeszcze na razie na tym etapie projektu nie zostało określone? Na tym etapie projektu nie jest to jeszcze określone. Dopiero państwa wola o podpisaniu umowy partnerskiej będzie jakby owocowała podjęciem takich twardych działań. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor za wyjaśnienia. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Ostrołęka a gminą Olszewo-Borki i gminą Lelis dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał od głosu? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami 18 za, przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przechodzimy do punktu 6 dzisiejszego porządku. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I proszę o wystąpienie sprawozdawcy pana prezydenta miasta Janusza Kotowskiego. Bardzo proszę, pan mecenas. Szanowni państwo, na pewno zorientowaliście się z przekazanych materiałów na sesję, że sprawa dotyczy uchwały podjętej przez Radę Miasta w ubiegłym roku, w marcu 2016 roku, w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę, warunków pracy i płacy radnemu. Uchwała ta została zaskarżona przez wnioskującą o wyrażenie zgody Ostrołęską Spółdzielnię Mieszkaniową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 12 czerwca 2017 roku stwierdził, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa. Głównym jakby takim powodem, oczywiście uzasadnienie jest dość obszerne, państwo je również posiadacie w materiałach. Głównie takim generalnym, można powiedzieć, zarzutem co do tej uchwały, poza tym, że większość argumentów Rady sąd uznał, że Rada oczywiście może wyrazić, nie wyrazić zgody na rozwiązanie czy stosunku pracy, czy dokonanie wypowiedzenia zmieniającego, ale tutaj głównym takim argumentem jest to, że Rada nie dokonała oceny swobodnej tych przesłanek, które wskazywała Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa do dokonania wypowiedzenia zmieniającego, tylko dokonała oceny dowolnej. Dowolnej, czyli już nie mieszczącej się w ramach artykułu 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. I to byłoby, my tu z tym stanowiskiem się nie zgadzamy, bo orzecznictwo sądów i Najwyższego, i Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zróżnicowane, ale my tutaj polemizujemy w projekcie przedłożonym państwu również skargi kasacyjnej z tym twierdzeniem, że nie była to ocena dowolna, a była to ocena swobodna, czyli dokonana w ramach obowiązującego prawa. Jeżeli
Wysoka Rada zdecyduje w głosowaniu, że taką skargę kasacyjną należy wnieść, to oczywiście ona zostanie wniesiona. Koszt wniesienia skargi też w końcówce jest 150 zł. To jest wpis sądowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać się w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Łukasz Kulik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, koleżanki, koledzy radni, po raz kolejny spotykamy się z, w sprawie zmiany, bo to tak różnie bywa to określane. To chodzi o wydaniu opinii w sprawie zmiany warunków pracy i płacy przede wszystkim, bo to chodzi o płacy jednemu z radnych. Ja pamiętam, że mieliśmy już kiedyś też podobną sytuację i dzisiaj po publikacjach chociażby ostatnich tygodnika Ostrołęckiego, no, w społeczeństwie funkcjonuje nieodparte wrażenie, że po prostu w imię zasad broni się kolegi radnego, przy czym warto odnieść się jakoś merytorycznie. To cała sytuacja jest o tyle specyficzna, że tak jak tu zostało wskazane, kolega Dariusz Bralski został odwołany wolą mieszkańców czy członków spółdzielni, Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z funkcji wiceprezesa i w związku z tym powinien przestać pełnić tą funkcję. Decyzją Rady obecnej zostało to zakwestionowane. Ja ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że patrząc na działania Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, trudno zarzucić im jakąś tu złośliwość czy mściwość, bo jednak zdecydowali o przywróceniu radnego na poprzednie stanowisko pracy. No i oczywiście coś się z tym wiąże, obniżeniem jego uposażenia. Natomiast w całej sprawie bulwersujący jest chyba najbardziej fakt, że na jednym z festynów, które odbywało się ostatnio, nasz kolega w dosyć ostry sposób mówił o jakichś układach funkcjonujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Natomiast od kilkunastu miesięcy jest pracownikiem, który notorycznie przebywa na zwolnieniu chorobowym i pobiera uposażenie wiceprezesa do tej pory. No więc tak naprawdę ciągle płacimy za to my wszyscy, no i płaci za to ZUS. Sytuacja jest w mojej ocenie bardzo, bardzo nie w porządku wobec mieszkańców naszego miasta. I uważam, że nie powinniśmy dalej w tę stronę brnąć, tylko po prostu zdecydować, że nie będziemy wnosić tej skargi, bo tą kasację i tak przegramy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a cała skarga ma jedynie na celu odwleczenie całej sprawy w czasie i pobieranie przez niego wynagrodzenia przez kolejne kilka miesięcy. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby? Bardzo proszę, pan przewodniczący Dariusz Maciak. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim dziękuję Wysokiej Radzie, że myśmy tę decyzję podjęli uprzednio o obronie radnego. Ta decyzja według mnie, abstrahując od tych norm prawnych, które określił pan mecenas, przede wszystkim była rzetelna. I powiem Państwu, że tak samo jak zachowywałem się w poprzednich kadencjach, tak i teraz się zachowam, będę głosował za radnym, z tej prostej przyczyny, że my w tej rzetelnej decyzji wyjaśniliśmy wszystko. W spółdzielni mieszkaniowej, w której pracuje nasz kolega, były stanowiska, które odpowiadały jego kwalifikacjom zawodowym, wykształceniu, które no, zwiększył i to w maksymalny moim zdaniem sposób w dość krótkim czasie. Istniały wolne stanowiska, które pozwalały na zatrudnienie Darka Bralskiego na tych stanowiskach, jednak spółdzielnia zdecydowała inaczej. Tam no, trudno nie zauważyć ogromu złej woli wobec tego człowieka z wewnątrz tego zakładu. Nie? I ja rozumiem, że tam zmienia się władza i tak dalej i ktoś kogoś chce kopnąć w dupę za przeproszeniem. Nie? To wszystko jest jakby też dla mnie naturalne. Tak, rozumiem te ludzkie takie rzeczy, ale jeśli mam okazję, to mówię stanowczo nie i tutaj też tak się zachowam. Łatwo mi sobie wyobrazić też inne takie sytuacje, w których sami moglibyśmy się znaleźć. Nie? I patrzę tutaj na, nie wiem, na Maćka i Tatka na przykład, którzy mogliby zajmować w swoim zakładzie, gdyby tylko zmieniła się władza, jakieś najniższe stanowiska, które wynikają z organizacji, z systemu organizacji pracy. I też głosowałbym przeciwko, żeby było jasne. Czy Wojtka i kogokolwiek, kto tam pracuje w szkole, Ryśka i jeszcze inne osoby, to ty, nie, wiesz o co chodzi, wyobraźnia ludzka nie zna granic, tam już jakby ktoś wszedł, wiesz, kto chciałby cię jakoś ukąsić albo, wiesz, szpilę ci włożyć, to by coś tam dla ciebie znalazł, nie, tylko podaję takie przykłady, które po prostu są do ogarnięcia, nie, i one w sensie takim umysłowym, że łatwo mi sobie to wyobrazić, skoro tak
postępuje się teraz z Darkiem i te poprzednie przykłady też z poprzednich kadencji wskazują na to, że jak jest zła wola, to kij się zawsze znajdzie i cóż, no takie jest życie, nie? Ale też jak mam okazję, to mówię nie, po prostu, tak po ludzku, nie? I proszę cię, jeśli możesz, Łukasz, to też jakbyś wyszedł też trochę z tej swojej perspektywy, na chwilę chociaż, nie? I spojrzał tak z dystansu i starał się wejść w skórę radnego, nie? Może to coś zmieni, nie? Dzięki, hej. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy ten apel poskutkuje, ale widzę, zgłasza się jednak pan radny Łukasz Kulik. Bardzo proszę i nie używać słów takich nieparlamentarnych. Bardzo proszę. Ja widzę, że kolega Dariusz Maciek dosyć swobodnie traktuje tak. Dzięki, hej, parę tysięcy złotych co miesiąc wydawane z naszych publicznych pieniędzy. Skoro kolega radny uważa, że Dariusz Bralski powinien otrzymać inne stanowisko, to ja mam aż z ciekawości, no muszę zadać, jakie to pytanie w spółdzielni widział, o jakich tu kwalifikacjach rozmawiamy. Takich, które powiedzmy obligowałyby go do zajęcia tak powiedzmy dobrze płatnego, bo to przede wszystkim o to chodzi, dobrze płatnego stanowiska. I chciałbym również zapytać, że kolegi radnego Darka Maciaka, czy ma świadomość tego, że Dariusz Bralski od kilkunastu miesięcy przebywa na zwolnieniu chorobowym i teraz nie wiem, jak on by się zachował jako pracodawca w zakładzie pracy. Ja uważam, że to jest sytuacja bardzo niekomfortowa. I chciałbym też zapytać, czy w związku z tym, że tak wysoko ocenia kompetencje kolegi radnego, czy nie znalazł może by dla niego zatrudnienia we własnym zakładzie pracy na jakimś eksponowanym stanowisku, skoro jest to osoba tak ewidentnie dobrze wykształcona i prezentująca taki poziom doświadczenia. Chciałbym też zaznaczyć, albo w zasadzie dodać, że w uzasadnieniu do dzisiejszej uchwały znalazł się taki zapis, że przywrócenie na poprzednie stanowisko ze względu na wykształcenie i doświadczenie jest krzywdzące. No to mi przychodzi do głowy setki, jak nie tysiące osób młodych, dwudziestu kilku, trzydziestoletnich, które mają, podejrzewam, o wiele lepsze wykształcenie od pana radnego, no a niestety muszą pracować na stanowiskach, jakie są, a nie na takich, jak sobie wymarzyli, więc nie jest to bynajmniej w żaden sposób krzywdzące. No tak wynika to ze specyfiki rynku pracy i z tego, w jakim kraju żyjemy, jakie mamy możliwości. Bardzo dziękuję. Nie chciałbym, żeby ta dyskusja szła w kierunku, że będziecie państwo sobie między dwoma radnymi wymieniać poglądy i zdanie, zresztą o nieobecnym i nie ma przedstawiciela również spółdzielni tutaj z nami. Natomiast jeśli byśmy mogli do rzeczy, to bardzo proszę, pan przewodniczący Dariusz Maciak. Dziękuję bardzo. To pierwsze czytanie. To tylko tak woli przypomnienia. Panie Łukaszu, nie będę wchodził w przerzucanie się słowami i argumentami z tego prostego powodu, że one służą tylko temu, że pan uzasadnia podjętą już wcześniej decyzję, nie? Po prostu nie chce mi się o tym gadać tak zwyczajnie, nie? Oczywiście, że tak. I tak było w spółdzielni, że istniały stanowiska w trakcie, kiedy Darkowi proponowano tą zmianę na najniższe stanowisko, które wcześniej zajmował. W spółdzielni toczyły się konkursy, które nie wiem, czy zostały rozstrzygnięte, nie mam takich danych, ale proszę się zwrócić do władz spółdzielni. Tam pan taką informację z pewnością otrzyma, jeśli tam pan kogoś zna lub jest członkiem spółdzielni. Tak po prostu było, nie? Takie są fakty. Niestety tych stanowisk nie zaproponowano naszemu koledze. Ja to też... nie chcę mi się po prostu gadać o takich dyrdymach, typu co ja tam bym mógł mu zaproponować i tak dalej. Łukasz, no po prostu nie mam siły, nie, dzisiaj na to. Ja ci powiem, z czego ja wywodzę tylko to swoje stanowisko, nie? Z własnego doświadczenia. Kiedyś świętej pamięci tam wiszący przewodniczący Zaborowski, jak zmieniła się władza, wiesz, też jakby zostałem zwolniony, nie, z pracy. Wtedy nic mnie nie chroniło. Ale to nie o to chodzi, nie? Ja też wtedy jakby taki miałem fajny czas w życiu, bo wszedłem tak w pracoholizm, w taką pracę. Także w tym zakładzie. I wiesz co, i wtedy postanowiłem rzeczywiście zadbać o swoje zdrowie i rozumiem doskonale Darka, nie? Że to są sprawy, które odkładasz gdzieś tam, bo myślisz, że coś jest ważniejsze, że praca jest ważniejsza. Byłem dokładnie w takiej samej sytuacji i wtedy cieszę się, że mogłem skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, podratować swoje zdrowie, zrobić zabieg, który odkładałem kilka lat pracując w tym zakładzie pracy, z którego zostałem przez świętej pamięci Ryszarda zwolniony, nie? Ja do niego nic nie mam, bo wiem, że też wypełnia jakieś decyzje polityczne, nie? Rozumiem ten stan, nie? Ale
ale łatwiej, może dlatego mi łatwiej się znaleźć w skórze Darka Bralskiego, naszego kolegi, a tobie trudniej i też to rozumiem, nie? Ubolewam. Dziękuję. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Czy jeszcze ktoś oprócz pana radnego Kulika chciałby zabrać głos z państwa w tej dyskusji? Bardzo proszę. Kolego Darku, no, samo użycie argumentu nieżyjącego już Ryszarda Zaborowskiego w tej dyskusji to już jest takie przegięcie, zejście poniżej pojemnej linii. No tak, zawsze. No, ja generalnie rozumiem metody, znam. No, uważam, że to jednak zmarłych nie należy mieszać do pewnych kwestii, kolega miesza, no więc tutaj moralnie uważam, że no, to już jest strzał taki poniżej pasa. Nie powiem, że kolega używać tego argumentu, że został zwolniony. No. Ale może, kwestia woli. Co do, nie wiem, 70% tej wypowiedzi, którą przed chwilą słyszeliśmy i tego całego ckliwego mówienia o tym, że trzeba zadbać o własne zdrowie, że przychodzi taki czas, że trzeba wziąć zwolnienie i pomyśleć troszeczkę o sobie, to chciałem tylko koledze przypomnieć, i to jest drugi, wydaje mi się, kontrargument, że w międzyczasie kolega Dariusz Bralski z sukcesami prowadził festyny na osiedlu i jakoś, że tak powiem, prowadzenie tych festynów nie wywołało u niego jakichś, nie wiem, komplikacji zdrowotnych, natomiast stanowisko jego pracy, nie pamiętam, kolega, pamiętam, jakim stanowisko on powinien być przywrócony w poproszeniu o spółdzielni, czy to jest stanowisko, nie wiem, dozorcy stróża, to też wydaje mi się, że nie wymaga jakichś tutaj, nie wiem, siły fizycznej czy woli fizycznej, natomiast no, z racji tych zwolnień przedłużających się, no, nie świadczy tej pracy, więc tutaj ten argument całkowity o zdrowiu to jest mijanie się z celem. I na sam koniec chciałem powiedzieć koledze Darkowi, że to tak naprawdę nie chodzi o jakieś osobiste kwestie, tylko taką uczciwość w stosunku do członków spółdzielni, którzy ocenili pracę poprzedniej Rady Nadzorczej, w tym członków zarządu. Ja myślę, że kolega Darek czytał zastrzeżenia polustracyjne, które były tam wykazane, i zastrzeżenia w stosunku do Dariusza Bralskiego, których nikt nie kwestionuje. Przypominam, że mieliśmy też opinię związków zawodowych, gdzie no ciężko mówić, że ja tu jakiś miał wpływ na związki zawodowe, które się znajdują w spółdzielni, ale były tam dosyć też, że tak powiem, ostre stwierdzenia dotyczące tego, jak nasz kolega radny traktował inne osoby. I uważam, że w całym tym podsumowaniu, no to takie używanie tych argumentów, takich odwołujących się do jakichś kwestii emocjonalnych, jest całkowicie nie na miejscu. No ja rozumiem, że państwo będziecie bronić kolegi radnego, jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe. Natomiast no, mam taką nadzieję, że jednak po przegłosowaniu tej uchwały, bo się nie uderzy, że ona zostanie przegłosowana, że jednak w domu troszeczkę tam wstydu gdzieś tam pozostanie i może następnym razem nie będziemy szli już w kierunku takiego rozwiązania, że mierny, bierny, ale wierny i zawsze ze swoimi. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan prezydent. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja w takich sprawach rzecz jasna nie głosuję, natomiast zachęcałbym, żeby po prostu rozważać argumenty. Wysoka Rada ma prawo podjąć taką, a nie inną decyzję odnośnie każdego radnego, który by znalazł się w podobnej sytuacji. Nieczęsto mamy tego typu sprawy. Ja uważam, że i tak Rada może decyzję podjąć. Natomiast istotne byłyby argumenty. Jeśli głównym, koronnym argumentem jest argument z festynu, ja to na przykład na festyn chodzę, żeby się z ludźmi spotkać, a nie żeby zbierać argumenty przeciwko komuś, albo z jakichś odczuć z jakiegoś tygodnika, no to zachęcam Wysoką Radę, żeby rozważyć, czy to są faktycznie argumenty. Oczywiście Rada ma prawo zdecydować w każdą stronę, ale myślę, że nie ma tutaj żadnego przymusu i w przyszłości, i teraz jego nie ma, ale argumenty są, myślę, że państwo je poznaliście i że Rada podejmie decyzję taką, jak każdy spośród państwa pewnie rozważył i ma wypracowaną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. W związku z tym, że wyczerpała się lista mówców, bo tylko zabierał ostatnio głos pan radny Koszkulik. Jeszcze raz pytam, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Proszę o podniesienie ręki. Trzynaście za. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. I kto się wstrzymał od głosu? Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami. 13 za, jedna osoba była przeciwna, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Bardzo dziękuję Państwu i przechodzimy do informacji o złożonych interpelacjach, odpowiedziach udzielonych przez prezydenta miasta. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wiesław Szczubełek. Dziękuję serdecznie. Pragnę Wysoką Radę poinformować, iż od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego wpłynęły dwie interpelacje, na które to interpelanci otrzymali już odpowiedzi. I tak. Pan radny Michał Skowroński otrzymał odpowiedź na swoją interpelację dotyczącą przycięć pielęgnacyjnych żywopłotów i krzewów rosnących obok chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Bohaterów Warszawy, Bohaterów Westerplatte, księdza Antoniego Pęksy i Alei Solidarności i w Wojciechowicach. I druga kwestia to pan radny Maciej Kleczkowski otrzymał już odpowiedź na swoją interpelację, a jego interpelacja dotyczyła również tej tematyki. Pan radny zwracał się z prośbą o przycięcie żywopłotów przy wyjeździe z ulicy Pułaskiego w ulicę Pierwszej Armii Wojska Polskiego i przy rondzie 5 Pułku Łanów Zesławskich, przy wyjeździe z Państwowej Szkoły Muzycznej, przy wyjeździe z Placu Dworcowego, na rondzie Edwarda Kupiszewskiego, przy wyjeździe z Sygietyńskiego i Parkowej w Piłsudskiego oraz na ulicy Bohaterów Warszawy. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w oświadczeniach radnych. Czy ktoś chciałby oświadczyć? Komunikaty sprawy organizacyjnej Rady Miasta Ostrołęki. Bardzo proszę, pan przewodniczący Andrzej Rykowski. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, nie wiem, w którym momencie mam się zmieścić tu ze swoją sprawą, ale ponieważ trwa lato i z plaży miejskiej korzysta sporo osób, to dotarły do mnie takie prośby, aby uporządkować obszar wodny znajdujący się w jakby, a może nie znajdujący się, tylko ograniczony pomostem. Jest tam odwrotnie, stało się w tej chwili odwrotnie. Tu, gdzie powinna być płytka woda, jest głęboka, tu, gdzie powinna być głębsza, jest płytko. Podzielają to sprawę również ratownicy, którzy niby mają spokój, niemniej jednak wyczuwają zagrożenie, że dzieci zamiast kąpać się w tych brodzikach, kąpią się na tej płytkiej miejscu, gdzie powinna być głęboka woda, a w niektórych momentach wchodzą w tą głęboką wodę, gdzie jest brodzik. Stwarza to zagrożenie, no bo nie zawsze każdy jest taki czujny, prawda, żeby bez przerwy nadzorować dziecko, które tam się bawi czy kąpie. Oczywiście jest to domena rodzica, ta dbałość o dziecko. Niemniej jednak obszar jest akurat zmieniony. Tu, gdzie powinna być płytka woda, to jest głęboka, a tu, gdzie głęboka, to jest płytka. I to prowadzi do swego rodzaju takiego rozgardiaszu. Prosiłbym może w miarę możliwości o wizję tam w terenie i uporządkowanie, bo jest to prośba kilkunastu osób, które tam akurat przebywały. Ja byłem osobiście, potwierdzam, że taki no nieporządek, powiedzmy sobie, tam panuje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w punkcie komunikaty sprawy organizacyjnej. Nie mamy spraw różnych, niestety. Panie przewodniczący, pragnę przypomnieć, ewentualnie w oświadczeniach radnych można było jako oświadczenie złożyć. Są inne sposoby, żeby zwrócić na ten bardzo ważny
temat uwagę i bardzo proszę do odpowiednich wydziałów się zwrócić i na pewno interwencja będzie podjęta. Jesteśmy komunikaty sprawy organizacyjne. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Wiesław Szubełek. Dlatego, że się do wydziałów nie zwróci. Panie Przewodniczący, ale również i koleżanki i koledzy radni, mam pytanie do mecenasa obsługującego dzisiejszą naszą sesję. Aczkolwiek tą materię już kilka razy omawialiśmy, jednak no nie mam jakby do końca pewności, jak powinno być. Już przechodzę do rzeczy. Otóż w dniu dzisiejszym podczas czterech bodajże głosowań, trzech, przepraszam, ktoś z nas, jeden radny, cały czas nie brał udziału w głosowaniu. Ja wiem, że takie prawo przysługuje. Zastanawiam się tylko nad tym, czy nie ma obowiązku, albo czy też nie powinniśmy w protokole odnotować sesji, kto nie bierze udziału w głosowaniu. No bo tak, mamy podany stan radnych. Jest 19, cały czas wynik 18, tylu za, tylu przeciw, tylu wstrzymało się. I nie wiemy, kto nie głosuje. Panie mecenasie, czy nie powinniśmy takiego faktu odnotowywać w protokole? Dziękuję. Bardzo proszę, pan mecenas. Myślę, że w takiej sytuacji przede wszystkim może być trudno zidentyfikować radnego, który akurat nie bierze udziału w głosowaniu. Poza tym jest kilka głosowań i może być tak, że no, w każdym z nich któryś z radnych nie bierze udziału w głosowaniu. Ja myślę, że w takiej sytuacji należałoby wpisać do protokołu, że po prostu jeden radny nie brał udziału w głosowaniu i tyle. Natomiast nie wiem, bo czy intencją pytania było wpisanie do protokołu radnego, który nie bierze udziału w głosowaniu imiennie, czy... No, myślę, że wystarczy tylko wpisanie, że jeden radny nie brał udziału w głosowaniu i to jeżeli jest liczba obecnych, załóżmy 19, 18 bierze udział w głosowaniu, czyli jeden nie bierze udziału. Dziękuję. Pan prezydent. No, można być za, można być przeciw, można się wstrzymać albo jak rozumiem można mieć focha i nie głosować, tak? Bo to chyba jedyny powód, tak myślę, chociaż rozumiem, że prawo takie przysługuje. Dziękuję. Focha. Bardzo proszę, pan Zarzycki. Ale tu sprawa jest jasna. Proszę spojrzeć na listę radnych, którzy podpisali się przed wejściem na sesję i pan przewodniczący Szczubek będzie miał sprawę jasną i rozwiązaną. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Szczubek. No, no już teraz to, że w ogóle nie rozumiem mojego przedmówcy. Niby jak będę miał jasność. Podpisało się 19, a w głosowaniu bierze udział 18. No i co z tego wynika? W dalszym ciągu nie wiem. No ale obowiązkiem radnego jest właśnie uczestniczenie w głosowaniach. I moje pytanie było precyzyjne do radcy prawnego. Czy przypadkiem nie powinniśmy w protokole odnotować, kto nie spełnia wymogu obowiązku, który ciąży na radnym, czyli brania udziału w głosowaniach. I to tyle. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, proszę się skupić, naprawdę, ja mówię wyraźnie. Będzie pan miał odpowiedź na swoje zadanie pytanie, jeżeli pan weźmie listę osób, które podpisały się i uczestniczą w sesji i będzie pan miał no, sprawę jasną. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, w jakim kierunku ta dyskusja dzisiejsza będzie zmierzała, bo rozumiem, że możemy tak sobie się przerzucać. W kwestii formalnej. Myślę, że Wiesław, pan przewodniczący Szczubełek zadał to pytanie, żeby jakoś po tym głosowaniu trudnym dyskusję rozpocząć. Ale myślę, że wszystko jest jasne. Kto jest za, przeciw, wstrzymał się od głosu i to wszystko. Ja myślę, że jak będzie sesja elektroniczna wprowadzona, a myślę, że to będzie postępowało bardzo szybko i wtedy będziemy mieli wszyscy automatycznie wyniki i wszystko wszędzie będziemy widzieli. W tej chwili jest za, przeciw, wstrzymał się od głosu. Bardzo proszę w formalnej sprawie. Bardzo dziękuję. Jesteśmy w sprawach komunikaty sprawy organizacyjne.
Nie widzę nikogo, kto by chciał coś zakomunikować. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za to obecność i mimo wszystko życzę udanych wakacji. Zamykam 50. sesję Rady Miasta Ostrołęki.